Co roku w połowie sierpnia mamy okazję obserwować niezwykłe zjawisko, jakim są spadające gwiazdy. Dziś przedstawiam Wam 10 ciekawostek na temat magicznych Perseidów. Miejsce 10. Spadające gwiazdy, które widzimy co roku, to Perseidy, które są pozostałością po komecie 109P. I to właśnie jej zawdzięczamy ten wyjątkowy spektakl. Miejsce 9. To właśnie ta kometa jest największym obiektem regularnie przelatującym przy Ziemi. Mierzy około 26 km średnicy. Gdyby doszło do zderzenia... Miejsce 8. Na początku lat 90. XX wieku brano pod uwagę kurs kolizyjny komety 109P, lecz na szczęście do niego nie doszło. W tej chwili oblicza się, że do kolejnego zagrożenia dojdzie w 44. 3044. Miejsce 7. Najwięcej Perseidów można zobaczyć w nocy z 12 na 13 sierpnia. Przyczyna tego zjawiska leży w tym, że meteoryty, podobnie jak Ziemia, kursują po określonej orbicie. Miejsce 6. Ze względu na umiejscowienie spadających gwiazd, zjawisko jest dużo lepiej widoczne na półkuli północnej niż południowej. Miejsce 5. Najstarsze wzmianki o Perseidach pochodzą z Dalekiego Wschodu i liczą sobie 2000 lat. Miejsce 4. Deszcz meteorytów nazywany jest w wielu krajach łzami świętego Wawrzyńca, którego rocznica śmierci przypada 10 sierpnia. Miejsce 3. W 2014 roku ilość widocznych meteorytów była niezwykle mała. Miało to związek z pojawieniem się innego niezwykłego zjawiska – superksiężyca. Miejsce 2. Perseidy osiągają prędkość 60 km na sekundę, czyli 260 tysięcy km na godzinę. Miejsce 1. Bardzo rzadko zdarza się, aby spadająca gwiazda dotarła na Ziemię w dużych rozmiarach. Zazwyczaj na Ziemię dociera skrawek wielkości ziarenka piasku, w pojedynczych przypadkach wielkości grochu. To już wszystko, dzięki za obejrzenie do końca i poproszę Was o subskrypcję, jeżeli uważacie, że miło spędziliście ostatnie kilka minut. Przyjemnie będzie, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zaproponujecie w komentarzach tematy na kolejną dyszkę. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich moich filmów, równie ciekawych jak ten. Do usłyszenia, cześć!